Znaczy my do każdego meczu podchodzimy tak samo. Nie patrzymy, jaki rywal, oczywiście przygotowujemy się pod niego, ale obojętnie, czy gramy z Legią, z Zagłębiem, obojętnie z kim, zawsze chcemy wygrywać i zawsze gramy na 100%. Lubisz takie wielkie mecze, gdzie jest pełny stadion, kibice się tym spotkaniem no, już charakteryzują dużo wcześniej, no bądź Legia Górnik, to jest taki ligowy klasyk. Myślę, że każdy wychodząc na boisko myśli o tym i chce, żeby zawsze tak było, a nasi kibice nam tego dostarczają praktycznie co mecz. Czy w tym meczu, przewrotnie zapytam, faworytem będzie Legia Warszawa, czy nie podchodzisz do tego w ten sposób? Nie podchodzę do tego w ten sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, do każdego meczu podchodzimy tak samo i chcemy go wygrywać. Górnik nie będzie w tym meczu faworytem, to dobrze, czy też jak do tego spotkania podchodzi? Znaczy ja nie uważam tutaj, mi się wydaje, że nie ma faworyta, my jedziemy pewni tego, co gramy, pewni swoich umiejętności, tego, co robimy na treningach i myślę, że jesteśmy napędzeni też dwoma wygranymi, które dzisiaj wygraliśmy, poprzedni mecz w lidze z Zagłębiem wygraliśmy, więc napędzamy się z dnia na dzień i cieszymy się tymi wygranymi i ja jestem pewny swoich chłopaków z umiejętności, które mamy i jedziemy do Warszawy po 3 punkty. Mentalnie ta drużyna się mocno podbudowała po tym zwycięstwie 2-0 z Zagłębiem Lubin, bo był taki lekki dołek, kryzys. Jasne, że tak, no wygrane napędzają wszystko i też atmosferę w szatni i poza nią i pewność na boisku, więc to w nas się działo, że nie potrafimy wygrać, ale puściło nas po tym, można powiedzieć, po tej wygranej z Zagłębiem. Dzisiaj tak samo wygrana, no i już czekamy na mecz w Warszawie. Mówisz, że nie jesteś faworytem, ale Legia też nie jest i o 3 punkty, o całą pulę będzie Górnik Zabrze przy Łazienkowskiej walczył. Na pewno niczego się nie obawiamy, jesteśmy pewni swego i ja jestem pewien tego, że pokażemy to, co najlepsze w Warszawie. Górnik już wrócił na właściwe tory, najpierw wygrał z Zagłębiem Lubin, dziś w Pucharze. Pytam w kontekście tego meczu z Legią Warszawa, który na pewno i was, i waszych kibiców elektryzuje. No na pewno jest to dosyć prestiżowy mecz i dla nas, i dla kibiców. Miejmy nadzieję, że złapiemy tą serię, że nie skończy się tylko na zwycięstwie jednym w lidze i w pucharze. Przede wszystkim liga jest dla nas teraz bardzo ważna i chcemy tą serię ciągnąć dalej. Teraz poprzednie spotkanie wygrane w lidze u siebie, pierwsze zwycięstwo, także chcemy podtrzymać tę taką mini pasę i na Legii również postawić się i spróbować zwyciężyć. Nie martwi się trochę, że Legionowie jednak do tych sytuacji strzeleckich dochodziła, z Legią będzie jednak dużo trudniej, bo jednak to jest o wiele bardziej klasowy rywal. No dlatego musimy przeanalizować dokładnie ten mecz i zobaczyć, gdzie popełnialiśmy błędy, bo tak jak pan mówi, Legia te sytuacje może wykorzystać, może ich też mieć więcej, dlatego musimy się tego wystrzegać. Kibice mogą być optymistami przed tym meczem przy Łazienkowskiej. Czy ty lubisz takie spotkania, gdzie właściwie stadion jest wypełniony do ostatniego miejsca? To jest bądź co bądź ligowy klasyk, jedno z najważniejszych spotkań w sezonie w całej Polsce. No, dokładnie, tutaj właśnie pan powiedział. Takie mecze napędzają, to jest wiśnienka na torcie, tak można powiedzieć, piłki i dla takich meczów też chce się grać. Od młodego się marzyło, żeby zapowiadać takie spotkania, że kibice są wypełnieni, kibice z Zabrza na pewno tu mnie przyjadą i będą nas dopingować. Także super, super, że takie mecze mogą się odbywać i bardzo się cieszymy z tego, że już teraz jedziemy na Legię. Wygraliśmy mecz, jesteśmy napędzeni, dobrze zmobilizowani, żeby wyjść 3 punkty, tak jak już wcześniej powiedziałem.